Kolejna gwiazda żegna twoja twarz brzmi Piotr Gąsowski odchodzi z programu Polsatu. Piotr Gąsowski przekazał wiadomość, która zasmuciła jego fanów. Aktor zadecydował, że żegna się z twoja twarz brzmi znajomo. Piotr Gąsowski prowadził show wraz z Maciejem Dowbolem od pierwszej edycji. Powodem tej decyzji było zwolnienie z programu jego koleżanki, Katarzyny Skrzyneckiej. Prowadzący twoja twarz brzmi znajomo kilkanaście godzin po tym, jak do mediów wypłynęła informacja o zwolnieniu jego wieloletniej koleżanki z planu. Zamieścił w mediach społecznościowych poruszający post, podziękowano Kasi. To ja też Kasiu najserdeczniej. Jak umiem tobie dziękuję, za wszystko, za twoje serce i talent, autoironię, kreatywność i wrażliwość, obawiam się, iż bez ciebie, ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie, twojego serdecznego kumpla. Nieznajomą twarz. Odchodzę wraz z tobą, napisał w swoim poście na Instagramie Piotr Gąsowski. W środę, 4 stycznia 2022 roku Katarzyna Skrzynecka została poinformowana, że nie będzie Jurorką w kolejnej edycji TTBZ. Wcześniej stacja pożegnała się z Michałem Wiśniewskim. Piotr Gąsowski jest kolejną gwiazdą, której nie zobaczymy w kolejnej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo. Dziękuję wszystkim twórcom i współtwórcom tego przepięknego programu. Wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać. Nie będę was wszystkich wymieniać personalnie. Żeby nie okazało się, że będzie to tak zwany pocałunek śmierci, dodał Piotr Gąsowski.